Cześć i czołem, moi mili. Witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym spotkaniu w Railroad, w Railway Empire. Skupimy się głównie na modernizacji z tego względu, że aby cokolwiek dalej podłączać i zrobić kolejne linie, no będziemy musieli poprawić to, co już istnieje. A mianowicie, no tak jak widzicie tutaj, mamy już stację z dwiema liniami. No, ale jednak tutaj dalej jest tor pojedynczy i tak właśnie w większości przypadków się u mnie wydarzyło. W tym momencie, żeby cokolwiek dalej zrobić, to muszę te linie jednotorowe przeprawić na dwutorowe. No i ogólnie wszystkie stacje wziąć i zmodernizować na podwójne bądź nawet i poczwórne stacje. Dlatego w tym oto momencie przyspieszamy czas. Będziecie widzieli to jako timelapse, żeby was nie zanudzić. A póki co, zapraszam do oglądania. Właśnie spojrzałem i wam to teraz jeszcze pokażę, że wykupienie jednej właśnie spółki, właśnie tego Don Lorenzo, wyniesie mnie około 1 700 000 dolarów. Dlatego z racji, że już mamy 1 300 000, no to najzwyczajniej w świecie weźmiemy i poczekamy. Ja sobie wykupię tą firmę i tam poprawię to wszystko, co... O, patrz, jeszcze mnie przebija. I tam wszystko poprawię, co on wybudował, a nawet zburzę i pobuduję jeszcze raz. Zobaczymy dokładnie, jak to wyjdzie. W każdym razie pozbieramy sobie pieniążków. Pozbieramy sobie pieniążki i wykupimy dziada. Już odbieraliśmy nawet 1900, także wejdziemy do spółki i zobaczymy, jak wygląda kwestia wykupienia. I to, no, patrzcie, ładnie, jeszcze nam zostanie pieniądze, więc dojdzie do fuzji. No i teraz tak, jak to będzie wyglądało? Sieć kolejowa, tyle kilometrów, stacje 4, fabryki 0, gotówka, tyle wartość, tyle. Jak chcesz postąpić? Zachowaj wszystko, sprzedaj lokomotywy. Oj, jeszcze zobacz, dostaniemy 514 za sprzedane lokomotywy, czeka na zatrudnienie przez okres 10 tygodni, sprzedaj wszystko. I jeszcze patrzcie, nie dość, że płacimy 1 800 000 i sprzedam wszystko, dostanę 1 600 000, także deal idealny moim zdaniem, bo i tak chcę to zlikwidować, i tak chcę to zlikwidować, także lepiej jak coś za to dostaniemy niż nic. A zmodernizujemy to, co już zostało pobudowane, także likwidujemy wszystko. Teraz została tylko i wyłącznie ona, ale ona już jest bardzo droga, bo aż 8 milionów. Także no, ładnie, ładnie. Dobra, mamy 3 miliony do dyspozycji. Także naprawdę bardzo dobrze się wydarzyło. No i mamy już cały Nowy Jork dla siebie oraz Albany. Więc to trzeba będzie pozmieniać. Na pewno trzeba będzie zmienić to właśnie ten tego zawijasa, tą linię. Bo to tak nie może wyglądać. Dobra, pociąg już dojechał, ja pauzuję czas i w tym momencie no, muszę zlikwidować ten fragment linii oraz tutaj te dojazdy, jak i to wszystko. Tak, tak, proszę to zlikwidować. W tym momencie na nowo wszystko pobudujemy, żeby to miało naprawdę ręce i nogi. No i teraz tak, do Albany. W Albany, ajaj, w Albany niestety, ale mamy tylko... Ajaj, idzie ta stacja. O, pojedyncze tory, więc... To od razu pobudujemy naprawczy i powiększymy stację od razu na maksa. Oczywiście, że tak.
wszystkie stacje doszedłem do wniosku, że powiększę na maksa. Wtedy wykorzystamy cały ich potencjał. I w tym oto momencie już to naprawdę ładnie będzie wyglądało. Dobrze będzie tory się doprowadzało. Proszę bardzo.
Moi mili, no dzisiaj sama modernizacja, tak jak sami zobaczyliście, więc no nie będę już tego bardziej przedłużał, resztę zrobię sobie poza odcinkami. Jesteśmy już, no można powiedzieć, w połowie mapy z tą modernizacją. Trochę się z tym schodzi, ale uwierzcie mi, że to naprawdę pomoże i usprawni całą linię kolejową. A na następnej mapie, jak będziemy cokolwiek robić w następnej kampanii, to już zaczniemy chyba od właśnie tej dużej stacji, największej, bądź od tej średniej, jeszcze się nad tym zastanawiam, ale na pewno nie od najmniejszej. Także póki co ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, dajcie znać, co o tym sądzicie i do następnego. Trzymajcie się i cześć!